Manko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Dungeon Keepera. Pominiemy tym razem filmik. Udało mi się grę wyciszyć na tyle i sprawdzić, jak to brzmi, że wydaje mi się, że będzie komfortowo dla was. Prócz buczenia niestety mojego mikrofonu, ale tak jak było wcześniej powiedziane, dopóki sobie nie kupię nowego, czyli w przyszłym miesiącu kalendarzowym, to nie ma co niestety na to liczyć, chyba że ktoś będzie miał ochotę mnie wesprzeć. Nie chodzi o to, że proszę o to, tylko chcę wam zdać sprawę, że to nie jest takie łatwe nagle kupić wszystko i mieć Just Like That budować. To jest trzecia misja. Jak widać, to jest portal, z którego przychodzą. To jest złotko, które chcemy wykopać. To jest złotko drugie, które chcemy wykopać. I to jest złotko trzecie, które chcemy wykopać. Standardowa taktyka Foresta polega na tym, żeby ogarnąć sobie przestrzeń do kopania w pierwszej kolejności, zabezpieczyć przed wrogiem, zdobyć odpowiednie materiały i odpowiednie budyneczki, czy tam pokoje, zabezpieczyć się przed wrogiem, wyszkolić i dopiero zaatakować w momencie, w którym będziemy gotowi na jakąkolwiek z nimi konfrontację. To zrobimy jeszcze tak. Albo tak zrobimy. O, w ten sposób się dokupimy do nich. Ciach. To złotko sobie też zabezpieczymy. Uwielbiam tę muzykę. Mam nadzieję, że słychać teraz lepiej. W ogóle nie wiem jak wy, ja jestem wielkim fanem muzyki z gier komputerowych. Mam kilka płytek, które chciałbym wam kiedyś puścić, bo są po prostu przekozackie. Niesamowite, jak ludzie mieli pomysły z tworzeniem tego. To jest często gęsto jakaś orkiestra albo niezależni twórcy, którzy robią totalną masakrę po prostu z tego. To jest coś cudownego. Teraz niestety będzie robota naszych chochlików. W tej misji dochodzą nam wizardzi, którzy są od roboty takiej, że siedzą w bibliotece, wynajdują nam czary i nowe pomieszczenia. Za każdym razem, jak rozpoczynamy grę w nowym poziomie, zaczynamy ją od zera z czterema podstawowymi budynkami. Czytaj, jest to skarbiec, legowisko, kurnik i treningówka. Sala szkoleń, nie wiem jak to nazwać, strzelnica. Strzelica to też zły pomysł, no ale zostanę przy tym, że jest to treningówka. Tutaj jest lokacja z jakimiś mobkami albo z jakimś gratisem. Później się będziemy tam kopać w odpowiednim momencie, jak już stwierdzimy, że chcemy się światu pokazać i wydostać stąd. Tu sobie przekop... albo nie, tu już nie będziemy kopać. Tu już zaczniemy kopać pod nasze mobki. Gdzieś tu musimy postanowić, żeby wybudować legowisko. Legowisko sobie wybudujemy w tym miejscu. To może być szersze niż dłuższe. Zazwyczaj robiło się, zwłaszcza Dungeon Keeper narzucił 5x5 ten system budowania pokoi, ze względu na to, że on dawał opcje nam takie, że sala miała powiedzmy dodatkowe gadżety. Jeżeli na ścianie się miało się trzy zrobione ściany, to na ścianie pojawiał się na przykład dodatkowy regał z książkami. Dzięki temu mógł dodatkowy czarnoksiężnik sobie coś tam jeszcze dłubać przy tym regale, nie? Na tym właśnie polega ten pizz. A to sobie zrobimy dwa skarbce. Albo jeden. Jeden tu, a drugi po drodze gdzieś tu. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze przed przeciwnikami, którzy już na pewno niechybnie tutaj zmierzają, chcąc zdobyć moje skarby i podbić mnie i mój loch, zabić wszystkie moje potwory, co oczywiście nie uda im się, bo foreścik im na to najzwyczajniej w świecie nie pozwoli. Tu sobie zrobimy kurnik. Zakładam, że będziemy mieli trochę tych potworków, tym razem zrobimy go 4x4. Treningówka. Czy to jest dobre miejsce na treningówkę? Tak, bo jest daleko od serca lochu. Warto mieć w ogóle tam... Ja zawsze robię wyjście z treningówki, ponieważ zawsze ktoś tam jest i jak będzie jakaś sytuacja, w której po prostu nie zobaczymy, że zmierzają do nas, a to się często gęsto zdarza, to potwory same zareagują za nas, odwalą czarną robotę, czyli po prostu pozabijają wrogów i dzięki temu będziemy mieli luz. Tu wam pokażę też, na czym polega każdy dodatkowy kwadracik. Jak są ważne te kwadraciki. Jeżeli robię 3x3 bibliotekę, to będę miał po środku jeden regał. W momencie, w którym będę miał 4x3, będę miał dwa regały w środku. Jak jeszcze uderzę w tą stronę w ścianę, będę miał trzy regały. Wydaje mi się, że w zupełności wystarczą na ten moment. A jak nie, to się jeszcze machnie tutaj jeszcze dodatkowy regalik. Będzie ok. Tych czarów dużo nie ma, więc to też nie musimy się spinać jakoś specjalnie z tym. Legowisko... A, ciul, damy do skarbca i to... Nie, skarbiec zrobimy naokoło jednak.
warto, żeby to wszystko było pobronione w bardziej sensowny sposób. Mam nadzieję, że taka ilość chochliczków wystarczy nam do ogarnięcia się czasowo z atakiem przeciwnika, bo z tego, co mi się wydaje, oni zaraz będą tutaj szli. Zrobimy w ten sposób, rozwiniemy tą bibliotekę. Jak będzie potrzeba, to się jeszcze przyciśnie obok. Taka fajna sprawa jest, czarodzieje nie lubią, jak chodzi im się po bibliotece i jeżeli mają wyższy poziom, dostają kulę ognia na wyższych poziomach, bo każda jednostka im bardziej leveluje, tym, można powiedzieć, bardziej się rozwija. W ogóle wiecie, to są patenty z gry, która powstała tam w 96 czy w 97 roku. Potem nagle te patenty zaniknęły na rzecz jakby takiego uproszczenia rozgrywki i nagle pojawiają się no, nowo te patenty jako wielkie objawienie i Bóg wie co, że wydawca miał pomysł świetny, kiedy one już często gęsto były. Na przykład gra... Załóżmy Heavy Rain, nie wiem czy słyszeliście, to już też troszeczkę starsza gra, ma już też ładnych kilka lat, pojawiła się na PlayStation 3 między innymi, nie wiem czy też na inne konsole i na peceta. Świetna gierka, tam się w zasadzie oglądało grę, podejmowało się decyzje, nie dało się przegrać, każda decyzja niosła ze sobą jakieś konsekwencje, ten gościu ginął albo nie ginął, ten przeżywał albo nie przeżywał, z palcem albo bez palca, naprawdę różne gadżety. Polecam gierkę, jest rewelacyjna, trudny, ciężki klimat. Jeżeli ktoś lubi jakieś NCIS i takie tam pierdoły, to jak najbardziej spodoba mu się to, bo to jest właśnie typowo kryminalne. Siutki musicie się tą jakąś robotę zagęścić. Ale o co mi chodzi? Na przykład w takim Sacrifice, który wam też kiedyś pokażę, było wiele zakończeń. Miało się tam 5 bogów, to będę jeszcze mówił dokładnie, i w zależności od tego, którą ścieżkę się obrało, było takie, a nie inne zakończenie. I wiecie, to się teraz w grach zaczęło pojawiać, że o, no, mnogość zakończeń. Nie, no błagam, stare gry już to miały. Więc to też nie tak stare. To też nie do końca można powiedzieć, że stare, bo gry narodziły się w latach 70., tak? No i to historia gier jest dosyć długa, którą zresztą kiedyś można by przytoczyć. Ale to na inny odcinek, na inną serię. Dobra, chochliki powinny już powolutku to kończyć. Mam ich mało, ale nie chcę ich zajmować teraz dodatkową robotą w stylu kopania złota, bo potrzebujemy ich do ufortyfikowania ścian. Komputer nie jest w stanie przebić się przez tą szarą ścianę. W drugiej części zostało to zmienione. Musieli dłużej się przebijać. My też byliśmy jakoś bardziej ostrzegani. Jeśli mnie pamięć nie myli, to nie, oni dopiero chyba jak się przebili, to była informacja, że nasze ściany zostały rozwalone, tak? You walls have been breached. Nie pamiętam, nie wiem jak to ładnie przetłumaczyć na język polski. W każdym razie w dwójce poddano to modyfikacji. Oni będą stąd szli. Oni chyba będą stąd szli. Tutaj macie mi to upgrade'ować, kochani. Chochliczki. I teraz tak. Jeden strzał, drugi strzał, trzeci strzał. Do roboty. Naprawdę nie ma co się opierdzielać. Trzeba przyspieszyć tą rozgrywkę. No, dwójka poddana została sporym modyfikacjom. Same założenie gry zostało to samo, czyli mamy portal, przez który przedostają się potwory, które my szkolimy. Mamy przeciwnika do pokonania. Zostało też troszeczkę zmodyfikowane, że tak powiem, założenia, cele gry, bo zazwyczaj mamy po prostu do rozwalania przeciwnika w tej części. To nie jest jakoś specjalnie skomplikowane. W dwójce już tam czasem trzeba było tego przeciwnika przejąć albo wykonać jakąś inną śmieszną misję, ale zawsze wszystko się sprowadza do tego, że trzeba kogoś zabić. Czy to jedynka, czy dwójka. W dwójce pozmieniono też mobki, dodano przede wszystkim jakby klasy, role. Położony został nacisk na to, że ten jest bardziej tankiem, tamten jest bardziej strzelcem. Niby tutaj to też jest, to też zresztą później będzie widać w rozgrywce, jak dojdą orki, które stoją w pierwszej linii frontu niejako, ale wymiękają, jeśli chodzi o obronę w porównaniu do grubasów, moich ulubionych zresztą. Pierdzący, śmierdzący grubasy, czarne damy, ukochane moje czarne damy, wiotkie papieżaki, ale jednakowoż robiące rzeźnię totalną, miotające błyskawicami i wrzeszczące, jakby ktoś zażynał świnię. Serio mówię. Dobra, muszę się wziąć powoli do roboty. Te chochliki widzę, tu już nie ogarniają. Tu jest ważne, że tu mamy zajęte. Tu skarbczyk dodatkowy będzie zaraz zajęty. One się niepotrzebnie zabierają od środka. Środek już jest ładnie chroniony, a jeszcze trzeba tam zabezpieczyć. Najważniejsze, że przeciwnik się jeszcze na mapie nie pojawił. Zawsze dają nam chwilę. Właśnie doszedł payday, czyli dzień wypłaty. Nie mam żadnych minionków, przez co nie mam żadnego dnia wypłaty na moje szczęście.
Jakby teraz się wdarli nagle do mojego lochu, to mam przekichane. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, ściany tutaj są nie do sforsowania. O! Sforsowanie! To chyba było to słowo magiczne. Ściany są nie do sforsowania, przez co jest mi łatwiej w kontroli. No dawać, kończcie to już. Już jesteśmy coraz bliżej i kopiemy się i będziemy już normalnie się bawić, a nie robić takie ruchy. Oczywiście mogłem sobie też trochę przyspieszyć, ale chcę wam pokazać, jak gram. W następnych rundach będę też rundy szybciej robił. Chociaż to jest rewelacyjna metoda na zorganizowanie sobie salki. Tu jeszcze będę mógł zaraz to przeciąć. Albo nawet nie muszę przecinać. Mam tu pokój w razie W. Mam jakiś tam mały skarbczyk, mam tu skarbczyk, więc jestem zorganizowany i zabezpieczony, jeśli chodzi o to. Mogę sobie już skarbiec zbudować. Najtańszy budynek w całej grze, 50 zł tylko kosztuje. Wszystko się kręci wokół kasy tutaj. W dwójce na przykład dodano manę. Nasze serce lochu pompowało manę. Chochliki były za manę. Tu wszystko jest za siano. Chochliki tworzymy za siano. Każdy kolejny chochlik trzeba zapłacić więcej siana. Po prostu drożeją. Więc nie można mieć wielkiej armii chochlików. Znaczy jak ktoś się uprze, to może mieć. Nic nie stoi na przeszkodzie. No, ale po prostu jest to tak zorganizowane, żeby... była jakaś określona liczba tych chochlików, które można mieć lub które po prostu opłaca się mieć. Ja mam tych chochlików 7, one już do końca tej rundy mi wystarczą. Chyba że będę uparty i stwierdzę, że nagle, o, chcę mieć ich więcej. Co też przecież może być. Legowisko mam nieduże, jeżeli będzie sporo tych mobków, będę w stanie je powiększyć, waląc sobie tą ścianę. Wiem, co jeszcze zrobię. Przejmę sobie tutaj ten teren, na wszelki wypadek, jak mi dojdzie więcej pokoi, bo nie pamiętam, czy w tej rundzie jest więcej pomieszczeń, czy nie. Ale sobie to noszę złotko. My już budujemy w tym czasie. Tutaj będzie kurniczek, który będzie dostarczał żywność naszym potworom. Wydaje mi się, że 4 na 4 wystarczy, chociaż nie mam 100% pewności. Czy mogę go powiększyć w jakimś miejscu? No nie, jest otoczony z innych stron. Mogę ewentualnie kosztem skarbca to zrobić, co zresztą prawdopodobnie później uczynię, bo on nie będzie aż mi tak potrzebny. No i treningówka. Treningówka standardowo wielka, bo chcemy mieć tych potworów jak najwięcej. Zależy nam. O, widzicie? Mówimy wam. Chciałem zrobić treningówkę. Patrzcie, kliknę tutaj, nic się nie stało. Kliknę tu i pojawi się jeszcze kilka dodatkowych słupków. Kliknę tu, pojawią się 4 słupki. Ciach! O to właśnie chodzi. I to zostało przeniesione jeszcze bardziej na piątkę, jeszcze bardziej wykorzystane. Dodatkowo na ścianach, na 3 ścianach się pojawia gadżet, ale to już chyba będziemy omawiać, jak będziemy grali w piątkę, w dwójkę, przepraszam. Dungeon Keeper w ogóle trójka miał wyjść, nigdy nie wyszedł. Nie wiem dlaczego, mam nadzieję, że się pojawi. Miało to być w ogóle MMO, to jeszcze było za czasów, kiedy World of Warcraft robił totalną furorę. Z tego, co słyszałem, miała powstać wersja na telefony komórkowe. Jeżeli ktoś widział, ktoś słyszał, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, słuchajcie, dajcie mi znać, bo jestem fanem gry i chętnie bym sobie zagrał. Aha, mam bardzo mało pieniędzy. No to tak, rzeczywiście, przyznaję wam rację. Wykopiemy to tutaj. Zawsze sobie warto zostawić tego złota, mieć pod kontrolą. Wykopiemy potem ten taki śmieszny tutaj cypel. To sobie zostawimy. Przyda nam się. Aha, ja im niepotrzebnie zaznaczyłem, że mają kopać, kiedy ja ich bardziej w tym momencie potrzebuję do fortyfikacji ścian. Proszę się sprężyć, bo jednak po co zrobiłem to? Chcę mieć jakiś zabezpieczony teren na dodatkowy rozwój w razie przypadku, jeżeli stwierdzę, że potrzebuję tutaj tej lokacji, potrzebuję sobie zrobić jakiś dodatkowy pokój, dodatkowy kurnik, cokolwiek. Warto mieć takie zabezpieczenia, nie? W tej części przynajmniej, bo w dwójce to już tak łatwo nie działa, bo ściany da się łatwo sforsować, trzeba się natychmiastowo rozwijać, kopać złoto, zresztą mapki są tak porobione, że musimy to cały czas robić, musimy często już przejmować portal, nie mamy tego czasu na rozwinięcie się, na ogarnięcie pomysłów jakichś, nie, jak tutaj przyspieszyć. Dobra, mamy muchy. Mucha, po co nam mucha? Zawsze niepotrzebna jednostka zajmuje slota niepotrzebnie, ale do zwiadu, jak nas w końcu zaatakują, o ile się w końcu zmobilizują. Mamy czarodzieja, który cały czas próbuje odkryć nam czar. Mamy jeden czar do odkrycia, więc tylko on to odkryje, to go wrzucamy od razu do treningówki, żeby nam się chłopak szkolił, bo później to będzie nasze wsparcie ogniowe. W pierwszej linii frontu pójdą, no, chyba w tym wypadku to będą karaluchy, o których właśnie przyszedł karaluszek. Sianka za dużo tu nie ma.
Ale mówi się trudno, musi nam to jakoś wystarczyć. Tu sobie to dokopiemy i zbudujemy taki skarbiec. O, wystarczy nam, żeby to zaraz wykopać w dużej mierze. Tu już kończą, zostały ostatnie dwa bloczki. Elegancko. I powiem szczerze, że już bym czekał na przeciwnika. Chciałbym, żeby już wyszedł. Ty, Żuku, idziesz tutaj, o, nie ma już niczego do researchingowania, więc chłopaki, lądujecie w treningówce. Wystarczyła nam taka biblioteka, pewnie wystarczyłaby 3x3. Czar doszedł, haste. Możemy go wzmocnić, przytrzymując klawisz myszki. 900 zł wydam na niego, ale patrzcie, jak Hama przyspieszę. Jeszcze mu sprzedam. I ciach, bierzesz się do roboty. Wyleweluje się szybciej od pozostałych czarodziei. Ciach, drugi level, a oni jeszcze na pierwszym. No ale kosztuje to, prawda? Sporo dosyć. My nie jesteśmy jakimiś tam bogaczami w tym momencie. W grze znajdują się prócz pokładów złota, które dają nam pieniądze, pokłady diamentów, które dają nam nieskończoną ilość pieniędzy. Diamentów się nie da wykopać, zazwyczaj jest tam jeden, dwa, czasem trochę więcej ich. Ale zawsze chodzi o to, że mając diamenciki, masz tyle siana. Tylko trzeba odpowiednio wtedy sobie zorganizować ze skarbcem, bo tam jest taki myczek, bo jeżeli chochlik ma biegać kupę mapy z jednym skarbem i potem wracać do tego, to często gęsto nie utrzymamy naszego rozwoju ekonomicznego albo szkolenia po prostu mobków na odpowiednim poziomie. To się robi taki patent, że każe mu się kopać diamencik, jest klatka przerwy, kładzie się jeden skarbiec, zamyka się to drzwiami i on po prostu lata do tego jednego punkciku, a nasze mobki niejako pożerają to złoto z tego punkciku, bo to złoto się tu stakuje, ale ono co chwilę jest pożerane, nie? Zostałem właśnie podpowiedź, że to jest świetny moment na szkolenie Warlocka, jakbym o tym nie wiedział. Widzę, że treningówka nam się zaraz tutaj ściaśni, nie będzie komu pracować, znaczy się nie będzie jak tego robić. Dlatego powiększymy ją, póki jeszcze mamy tą chwilę, ten czas. O, żuczek kolejny. Proszę mi tu do roboty iść. Oczywiście automatycznie ją ufortyfikujemy. Siana mamy aż 24 tysiące, więc to nam w zupełności wystarczy. Widzę, że tu chłopaki szybko się obrabiają z tym złotem. Co zresztą można było się spodziewać. Czego? Ciach, wystarczy nam tyle tego skarbca już w zupełności. Zresztą zaraz wydam na treningówkę, która już swoje zaczyna kosztować 150. Oczywiście są jeszcze droższe budynki. Ale dużo nas kosztuje właśnie szkolenie naszych potworków. Proszę mi do roboty tu iść. Jest, idą chłopaki. To jest właśnie ten moment, na który czekaliśmy. Tu się nam mucha przyda do zwiadu taktycznego, żeby zwiedzić, co oni tam wykopali, gdzie jest mapa, gdzie, jak to wygląda. W momencie, w którym dojdą, otworzymy się tam, gdzie jest treningówka, żeby w razie czego, jak nie zauważymy, oni wchodzili do treningówki. Mogłem ją jednak dać po lewej stronie, byłoby szybciej. No już trochę za późno. Na pewno nie będę teraz od nowa robił gry, bez sensu. Nie wiem, mam wrażenie nagle, że głośniej słyszę muzykę. Jeżeli tak jest, to się zdżaźnie, bo przed chwilą próbowałem i wszystko było ok na nagraniu. Dobrze mnie było słychać, no ale niestety nie mam poglądu na to. Zobaczymy. Tak jak ostatnio na filmiku zwierzę, ja się zastanawiałem, czy słychać muzykę, a tu w ogóle jej nie było słychać. Bałem się, że za głośno jest. No ale trudno. No chłopaki, kopcie się. Na pewno zostawimy serce lochu na samym końcu. Patrzcie. To jest to, o czym wcześniej mówiłem. Jedyne dojście do naszego serca lochu prowadzi przez legowisko, kurczakownię i przez treningówkę, w której zawsze ktoś jest i ona zawsze jest jakby chroniona, powiedzmy, tak? Jest na pierwszej linii frontu. Muchę też sobie szkolimy. Co? Szybciej proszę mi zasuwać. Ciach, jeszcze ją przyspieszymy. Gdzie jest mucha? No dobra, idź. On coś czuje, że oni będą szli. Jeden będzie szedł na lewo, a drugi będzie szedł na prawo. Też im to trochę zajmuje, bo on też kopie. To zresztą ich kopacze są, ich chochliki, krasnoludki takie śmieszne. Słychać go. Tym. Dobra, idą do nas. Rozłączyli się, ale zaraz się złączą ponownie. Więc będą dwie ścieżki jakby. W momencie, w którym do nas dojdą, my szybko tutaj pójdziemy. Co tu było? Już nie pamiętam. Przypadkiem nie więzienie?
Możliwe, że więzienie. Można też tutaj niewolić przeciwnika, a w salach tortur, że tak powiem, przekabacać go na swoją stronę, więc słuchajcie, nie ma to tamto, nie? Gra jest naprawdę porąbana. Mucha, chodź tu. Ciach. Jeszcze strzała dostaniesz i proszę mi się szybko szkolić. Aha, no wiadomo, takie klepanie ich to też za darmo nie jest, oni tracą trochę życia, więc nie można ich naparzać ile wlezie, ile się chce. Niestety. No, chłopaki, do roboty. Ty już dostałeś slapę. No i od razu levelik wpada, cieszy się chłopaczek. Widzicie, jaki zadowolony z życia? To jest właśnie to. Wy też trochę się streszcie. W końcu jesteśmy źli, tak? To o to chodzi w tej grze, że jesteśmy źli. Ktoś tu wolno zasuwa, bo mi się wydaje. Komuś obroty spadły. Który mucha ma level? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Niestety w ataku pikselozy nie jestem w stanie zaobserwować muchy tak od razu, just like that. Mucha! Drugi dopiero? Słabo. Maksymalny poziom naszych jednostek to jest 10. Naprawdę dosyć trudno dojść do tego poziomu. Chociaż fajne jest to, że są takie dodatkowe jakby czary, może nie czary, co gifty, można je znaleźć, one są jednorazowego użytku. I na przykład gift robi taki patent, że wyszkoloną jednostkę, najlepiej oczywiście na 10 poziomie, możesz sobie przenieść do następnej misji jednorazowo, czyli jakbyś zrestartował misję, już niestety tego nie będzie, no ale zazwyczaj tak nie jest, że restartujemy misję, zawsze sobie jeszcze można na początku zapisać. I zaczynamy na przykład z rogaczem, najsilniejszą jednostką, najbardziej kapryśną zresztą. Jemu trzeba osobne pomieszczenia robić, trzeba mu co chwilę pieniądze rzucać. Jest strasznie kapryśny, ale jak wpada na wroga, to robi mu z dupy jesień średniowiecza po prostu. I to robi na całego, nie? Mega silny. To zresztą ta postać, która odcina głowę, można powiedzieć, księciowi ziemi na filmiku. Nie wiem, czy pamiętacie. W pierwszym odcinku to widać, puszczam w pierwszym odcinku. Tam jest taki grubas, zresztą moje ukochane jednostki, który popycha go tam, po oko go strzela i nagle wyskakuje ziomeczek. Dobra, to jest ten moment, w którym otwieramy się na przeciwnika. Mucha ma trzeci poziom, no i tak sobie nie poradzi. Ale zaraz poleci nas wiatr. Ten poszedł naokoło, no co za gnój. I moja ukochana funkcja. Przejmowanie i zwiedzanie lochu z perspektywy chochlika. Ekspresowy przy okazji przejmowanie ziemi. Ziemię się przyjmuje po to, żeby móc zrzucić tu jednostkę. Moja mucha jest zaatakowana. On pewnie zginie, znając życie. Tak jest. Właśnie zginęła. Dobra. A my idziemy do tego miejsca. O, dobrze, mniej więcej trafiłem. To chyba było tu. Tak, to było tu. Moje jednostki są zaatakowane. To chochlik pewnie został zaatakowany. Da sobie radę, poza tym jak zginie, nie będę cierpiał z jego straty. To chyba szkielety były w tym więzieniu. O, moje potwory atakują wroga. Kto? W każdym razie ktoś, kto jest silny, bo wygrał bitwę. Fajnie jednak ten lektor, który mówi nam, co się dzieje na mapie, jest fajny. Mam nadzieję, że żaden chochlik nam nie zginął. Co tu jest? Treningówka. Ze szkieletami. Gdzie? Kto? Ty, chamie. Moje chuchliczki wytępiasz? No to się nie natępisz ich. Tutaj mamy dodatkowy pokój. Sprzedaję od razu automatycznie go, ze względu na to, że jakby nagle któremuś się zachciało iść do tej treningówki, to będzie miał kawał drogi do przejścia i po drodze jeszcze pewnie mu się kuku stanie, nie? Standard. Po prostu standard. Dobra, przejmę chopy tu, bo my tu chcemy zaraz im wleźć na bazę. W zasadzie zbliżamy się do końca misji. Czekamy jeszcze tylko, aż pojawi się pan i władca tej ziemi ponad nami, bo my żyjemy w lochach, kopiemy tunele w ziemi
i rozwijamy nasze straszne, mroczne imperium. Sianka nam wystarczyła w zupełności, ta żyła złota, jak widać, jest nietknięta i pewnie w ogóle już nie dotknę w tej rundzie. Nie ma zresztą takiej potrzeby, najmniejszej, przynajmniej ja nie odczuwam. Chociaż mój skarbiec chciałby być pewnie pełniejszy. No ale chochliki w tym momencie mają co innego do robienia. Przejmowanie ziemi, przepraszam, za odmiany. Obcą ziemię, widzicie te białe kafeleczki, przyjmuje się troszeczkę dłużej. Jeszcze dłużej to trwało w dwójce. Najpierw musi ją jakby zbić, potem dopiero ją robi, nie? W dwójce to jeszcze dłużej trwa. No ale nic. Ten chochlik zaraz dogoni tego ziomeczka. To my go tak zaskoczymy. W ogóle to jest fajne, że mogę teraz się wcielić. Jak to przez moje ściany przechodzi? Przepraszam bardzo, w którym miejscu? Dziwne. Dobra, chłopaki. Do roboty. Uczyć się. Fajnie, że każdy z nich zrzuca złotko. Pierwsza fala atakujących to była? Błagam. Jakie to zagrożenie niby. Kolejne złotko. 4500. Zawsze coś. Ciach. Ojojoj. Fajne jest to podejrzenie na mapie, bo ja sobie mogę zaobserwować wszystkie takie rzeczy ważne, typu leżące złoto. Mega przydatne. Idź se stąd, ziomek, nie podnoś tego. Ty kop. Ty też kop. Ja się mogę zająć złotem. Widzicie, można aktywnie uczestniczyć, że tak powiem, w takim rozwoju. No nie wykopię tego złota, ale leżące złoto już podnieść mogę. Przez co jak na przykład skarbiec jest pełny i chochliki miał... Albo nie chcę, żeby chochliki biegały, chociaż to się nie da w tej części tak zrobić. Że my podnosimy za nie złoto. W dwójce jest jeszcze o tyle fajniej, że nasza ręka jest niejako nieskończona i mogę mieć w ręku na przykład wszystkie swoje potworki, to mogę ich podnieść 8 maksymalnie. Jest to trochę upierdliwe, ale można powiedzieć, że da się przyzwyczaić. Trzeba się nauczyć, że po prostu rzuca się ich falami, tak? Najpierw rzuca się walczących z przodu, potem walczących z tyłu. W dwójce jeszcze jest tak to zrobione, że taki potworek, który upada na ziemię, on, wyobraźmy sobie, że zrzucamy go z 2 metrów, no to ziomek upada i musi się podnieść, a tutaj oni od razu upadają i walczą. O, mam już po 5. levelu. Czarodziej na 5. levelu. Niech się pojawia ten Lord Krainy, nie ma najmniejszych szans. To w dwójce one się podnoszą. Jest. Dobra. Nie ma co się tutaj opierdzielać. Wchodzimy atak. Patrzcie na te firebole lecące od czarodziei. Nic z nich nie zostawię. Po prostu ciach. Czarodziej na 1. levelu musi podejść. I właśnie przeszliśmy kolejną rundę. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jeżeli chcielibyście całą grę, dajcie znać. Nie wiem, czy będzie sens puszczania całej gry. Zobaczymy. Gra jest o tyle warta uwagi i godna, że można sobie ją poszukać, kupić. Ona chyba 5 euro czy tam dolarów kosztuje na gogu, gog.com. To nie są duże pieniądze. Znaczy, wiem, że nie wszyscy mają, ale jakby ktoś gdzieś kiedyś zaczął pracować z was, nie wiem, roznosić ulotki czy coś w tym stylu, no to zarobić te 20 zł to nie jest duży problem. Poprosić mamę, dać te pieniądze, a ona wam na przykład kupi to przez internet, chyba że już macie sami konto. To też super. W ogóle polecam sobie takie rzeczy pozakładać i zacząć, że tak powiem, żyć po dorosłemu, bo dorosłość się zaczyna w momencie, w którym nie zdajesz sobie z tego sprawy, a dalej nie jesteś na nią gotowy, już nie można mówić o tym, że w ogóle jest się dorosłym, bo dzieciakiem się jest całe życie. I tym miłym akcentem kończę ten odcinek, mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Trzymajcie się, cześć.